popki. Czy ja wyglądam jakoś bardzo dziwnie, tak dziwniej niż zazwyczaj? Widać po mnie, że mam ten kurde aparat? Znaczy, wydaje mi się, że trochę może być widać to, że nie domykam ust, nie? Że tak siedzę i tak z wywalonymi warami na wierzch, nie? Takie mam wrażenie. No i boli mnie ten... A, Sandy Nohal. Już. Poppy mi pokaże jakiegoś kolejnego zwierzaka. My się wcześniej chyba spotkaliśmy, nam wzniosło skrzydło, nie? Oh, good, you're safe. No, spoko wszystko. Co miałoby być nie tak? State when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me no. In Horntail Hall and they got to her. What do you mean? No. Is she all right? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. No dobra, ale wszystko chyba wyszło git, tak? Jeśli babci nic nie jest. I'm sorry, Poppy. I'm glad she's all right. I don't think either one of us could have anticipated that. I no, should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. Czym jest znikacz? Exactly what kind of creature is a Snidget? It's a small bird with golden feathers. It's incredible. It has rotational wings that allow it to dart quickly in any direction. In fact, the golden snitch in Quidditch is based on the Snidget, which barbarically was actually used in the sport hundreds of years ago. To było to pytanie, na które nie znałam odpowiedzi ostatnio w Quidditchu. Dlaczego kusownicy interesują się nimi? No, pewnie dlatego, że jest uważane za wymarły już, nie? Where exactly are these Snidgets allegedly hidden? Gran says the journals were a bit cryptic, which is good. Perhaps the poachers won't be clever enough to find the birds. No, from what she recalls, the journals only noted that the key to finding them lay in the moonlight. Gran thinks it can be narrowed down to a handful of locations. Okay, no to lecimy. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the Snidgets. Gran wants me to stay out of it. But I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saw that dragon. Ona sama nie wie, czy one na pewno istnieją, no to jest trochę takie wychodzenie. Others who hate the poachers enough to help us, who value creatures as much. Merlin's beard! You're a genius! The centaurs! They'd want the Snidgets protected at all costs. No, porozmawiajmy z nim. We need to go and talk to the centaurs. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. Dobra. I'll let you know as soon as I have a plan. Aha, czyli jeszcze nie ma planu. Okej. No dobra, to idziemy główną w takim razie. Porozmawiaj z Amitem. Okej. Okay. Pokaż mi to na mapie. Tu. Nie pamiętam już, który to był Amit. Ten, co się tak jąkał chyba. Co dał mi teleskop? Nie jestem pewna. Revelio. No chyba. To poznajdowałam, tak mi się wydaje. Tekstury. Dzisiaj się załadujecie? O nie, Irytek znowu. Can't catch peeves! Peeves? Co dobra? Hello there. Hello, Amit.
Jaki drink? Co za drink? Halo? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? O nie, zaczyna się. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. Drink how exciting. Monte? Jak się taki robi? Well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Serena's. Good to hear. Good to hear. Niesłodzone. If Serena trusts him, then I feel much better. Cześć, Pawełku. O limonce? Nie, no jak to ma być takie właśnie monte słodkawe? Chociaż no, teoretycznie jak masz różne smaki, no to tam podbijają niby, nie? Nawet te, które do siebie nie pasują. W ogóle, czy bardzo słychać, że seplenie? Znaczy, że tak dziwnie brzmi i w ogóle? Czy tak raczej da się przeżyć? Idziemy. Lodgok is waiting. Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Absolutnie normalnie. A to ciekawe. Ty. Chyba tylko ja to słyszę. Ja, jak mówię sama do siebie, to aż się nie chce słychać. No ale. Może mam trochę ten przesadzone przeczucie. No niby ta... O nie, znowu poszłam do tej kopalni. Jestem w chujowym miejscu. Nie tu miałam być. Tu sobie pójdę. No ta, niby słyszysz inaczej, ale z drugiej strony, no... Ja, jak wiem, w jaki sposób, nie wiem, na przykład ustawiam usta, czy coś takiego, i wiem, że w tej chwili nie jestem w stanie tego zrobić, no to takie mam wrażenie właśnie, że coś jest nie tak, nie? Głównie podejrzewam, największy problem jest na pewno przy mówieniu R i S. S na pewno nie brzmi jak takie typowe S, które zazwyczaj wypowiadam. Bo nie mam tego świszczenia między zębami, nie? Które by takie ładne S robiło. I should investigate. Normalnie? Co ty pieprzy? O, kurde. Dobra, czekaj, bo on jest tu, a tu chyba gdzieś balony były. A tu chyba też nie byłam. Czy byłam? Już sama nie wiem. Wydawało mi się, że balony widziałam. No co ty, już lądowała, ty. Problem jest przy mówieniu szy. Zassać. Zassać. W sumie... Kurwa. Nie no, ja czuję taką... Ci. Chuj, nie wiem. Może po prostu czasem coś inaczej dziwnie brzmi. No, nieważne. Jest git. Nie przejmujemy się takimi rzeczami, nie? Czy coś? Hej. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here. Of course. Unfortunately, presenting Ranrok with the helmet of Urtgot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. No tak, teoretycznie można było się domyślić, nie? Praktycznie nikt o tym nie pomyślał. Ogólnie no, chyba największa rzecz, znaczy to, co mnie najbardziej denerwuje, to, że czuję, że mam jakby dużo rzeczy tutaj z przodu, przez co ciągle robię jakieś dziwne miny, nie? Bo mi to po prostu przeszkadza. Robię jakieś takie... No. I mam takie gumki tutaj. Także... No. Super, super denerwujące. No ale... Nic no. Mam nadzieję, że da się przyzwyczaić jakoś jak człowiek. How else did he expect Goblin Kind to get the helmet back?
Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrok. Damn Bragbore and his blasted journals. Bragbore? An ancestor of Ranrok's, renowned metalworker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrok sent me to collect a recently unearthed set of Bragbore's journals. They describe repositories that Bragbore had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrok recruited others to help me locate the repositories. W ogóle, we were to czemu gobliny mają takie pazury długie? Five names nie mogą sobie po prostu ich ściąć? Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganock and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrok care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrok was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He was, is, determined to take it for goblin kind. But he's... Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Ale to nie ma porównania do tych kobiecych, a... Greetings, Lord Gok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bagalio. Enough. Please, do not zobacz, tell me co on that was meant to be gobbledygook. Jego paznokcie są długości jego palców. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, sir Lodgok. Ale jesteś chujkiem. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. No nie, no what muszą być długie, and no. Why can't you come with us? Już ci, zaraz ci powiem dlaczego. Niech oni skończą pierdzielić. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrok. Niech skończą gadać, all you need to do is not be seen. Either by the eye above the enchanted door, or a loitering loyalist. No, nie wiem, czy ja jestem w stanie być niewidzialna. Mam wrażenie, że to się może źle skończyć. Ani ładne, ani praktyczne. No i tu się, kurde, mylisz. Może z tym ładne, no to na pewno zależy od gustu, bo na pewno większość kobiet lubi długie paznokcie i uważają za ładne. Większość facetów pewnie nie, no ale tak jak mówię, no to jest kwestia gustu. Szczególnie na przykład mi. Ja lubię długie paznokcie, no i też w sumie mam gdzieś, że jakiś facet mi mówi, że mu się nie podobają. No ważne, że mi się podobają, nie? No. Czemu one takie mają być? Dlatego, że one wyszczuplają rękę, wyszczuplają palce. To znaczy... Oczywiście ty na to nie patrzysz, nie? Tak na co dzień, że porównujesz sobie, jaki jest palec bez paznokcia, a jaki jest palec z długim paznokciem, nie? Ale na ogół, jak ja bym teraz ścięła paznokcie i pokazała na przykład porównanie jednej dłoni z drugą dłonią bez tych paznokci, to ta druga by wyglądała jak serdelki, nie? A ta pierwsza, która ma długie paznokcie, wygląda po prostu na smuklejszą, ładniejszą, nie? Taką bardziej kobiecą, po prostu. A co do praktyczności, to właśnie uważam, że posiadanie długich paznokci, oczywiście nie przesadnie długich, nie? Tylko takich, no nie wiem ile tam, parę milimetrów poza płytkę, no to uważam, że są właśnie bardzo praktyczne, bo jeśli musisz się gdzieś podrapać, no to zawsze lepiej się podrapać paznokciem niż nie paznokciem. Jeśli musisz coś zdrapać, podważyć, nie wiem co, gdzieś tam wejść w jakąś dziurę czymś małym, to nie musisz iść po jakiegoś tam, nie wiem, śrubokręta, pineskę czy cokolwiek, tylko masz paznokcia pod ręką, więc jest o wiele prościej. Dobra, teraz czytam. Mi koleżanka raz tłumaczyła, jak korzysta z tele i ona...
co? Skręcałam te kciuki śmiesznie do wewnątrz? No to ja nie mam aż tak długich paznokci, żeby musieć sobie skręcać kciuki. Ale nie chciałabym mieć aż tak długich paznokci, żeby one musiały mi przeszkadzać w rzeczach, które robię codziennie, nie? Na pewno. Chyba jedyna zaleta długich to gitara. Łatwiej na strunach operujesz. To też nie, bo okej, okay, fajnie operujesz na tych, gdzie się gra, ale żeby zmieniać te, no to na pewno nie. To mi na przykład już teraz paznokcie potrafią przeszkadzać na klawiaturze, żeby pisać jak człowiek, nie? Że klikam jeden przycisk, a klika się te, jeszcze ten u góry, bo już są takie długie, nie? Więc trzeba niedługo je podciąć. Więc przy gitarze na pewno by to przeszkadzało, nie? Nie. No i to też trzeba umieć nie łamać, nie? Ja mam sobie wyżelowane paznokcie, więc mi się w sumie chyba... No i jeden paznokieć mi się łamie, nie wiem, raz na pół roku, nie? Także ja tam jakoś nie narzekam na łamania. I'll meet and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. Wejdź do goblińskiej kopalni. No i dupa. Zgubię się tam pewnie i... Koszt pielęgnacji? Ale koszt pielęgnacji jest dokładnie taki sam, jakbyś nie miał paznokci. Czyli kobieta i tak by korzystała z jakiegoś kremu do rąk i tak dalej. Wszystko, co robi w trakcie posiadania paznokci. No chyba, że ma jakieś specjalne wymagania. Ja nie mam. Manikurzystka, lakiery, jakieś lampy hybrydy, że... żeliki. No to zależy od baby, nie? No kurde, no ja też tam wydałam na początku coś na swoje paznokcie, ale na ogół nie płacę za nie. Nie wiem tam, jak muszę jakiś żel kupić, to żel mi się chyba raz na dwa lata, nie? Kończy. A jeden taki żel, no to koszt 30 zł, no to już tam, że nie przesadzajmy, co? Aha, bo muszę się nie pokazywać, okej. Okay. Ogarniam, chyba. Gdzie to jest? Żel do paznokci to jest abstrakcja? No to jest jedyny powód, dla którego można mieć długie paznokcie i nie bać się o ich ten. O to, że się złamią, nie? Jeśli masz żel, no to, to się nie złamią po prostu. Chyba lepiej mieć niż nie mieć, nie? Jak da się mieć to okrodzę już od baby? No to, no tak. Baby to mają do siebie, że lubią sobie wymyślać takie rzeczy, nie? Znaczy, ja też jestem babą i też robię sobie włosy, też robię sobie paznokcie i tak dalej, ale wszystko jakby w takim zasięgu, że ja wszystko jestem w stanie sobie sama zrobić. I wszystko jestem w stanie sobie zrobić po kosztach, nie? Nie muszę chodzić właśnie do takich. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. Aha, to trzeba podpalić. Okay. I think I get it. A co jeśli mieć to wszystko naraz, czyli i robić sobie włosy, i paznokcie, i kupić sobie kierownicę i się bawić? I still can't believe we're inside a real goblin mine. Dobra, weź już kupy nie zrób gościu, nie? Odpieprzyło mu chyba. Wingardium Leviosa. Co to? Torby. 50 golda mi to dało. Ale... useless. Z drugiej strony, no jak nie pojeżdżę?
Dzisiaj jeździłam. I to na prawdziwej kierownicy, a nie zmyślonej. I nie mam żadnego problemu, jeśli chodzi o prowadzenie i tak dalej. I to tak dosłownie żadnego, a nie tak, że tylko mówię, że nie mam żadnego problemu, a tak naprawdę są jakieś tam pomniejsze. Dosłownie nie ma kompletnie żadnego. Ja chyba miałam też taki... ten... eliksir... aha, nie mam go w ogóle. Trochę chips. Ranrock is sure to appreciate the extra work we're doing. Ty, ale ja tu nie przejdę bez niezauważenia. Tu przejdę. Co ja mogłabym zrobić jeszcze ten? Tutaj, żeby jakoś odwrócić ich uwagę i wejść przez drzwi. Da się coś takiego? Operujesz koniuszkami palców, tak długich paznokci. No to też wracam do tematu żelu na paznokciach. Ja mam po prostu transparentny żel na paznokciach, tak samo jakbym, nie wiem, jakąś odżywkę sobie nałożyła na paznokcie, czy po prostu lakier do paznokci, ale taki, że dzięki niemu się nie łamią, nie? No. Nigdy sobie też nie maluję paznokci, bo nie lubię mieć kolorków na paznokciach. Lubię mieć po prostu transparentne i tyle. Adi, jestem w stanie zrobić tutaj cokolwiek innego, żeby mnie nie zauważyli? Czy nie? To powiedz mi, w jaki sposób mogę przejść koło nich bez ten... No nie! Weź mnie nie denerwuj. No nie, patrz się tu na mnie. Idź się tam popatrz gdzieś indziej. Dobra, tu się popatrz. No i fajnie se w ścianę! No nie, no ale... No jak mam Petrofikusa pojedyncze, jak każdy się patrzy? No ale ja nie mam zapisu, nie? Ty, 21.04. To coś jednak mam. Dobra, spróbuję sobie pytać, zobaczymy. Fajny fotel. How nice of you to stop by. Ale oni przecież będą widzieć swoje truchła. Nie będą widzieć, że jego kumpel leży, kurwa, spetryfikowany. Nie gadaj, że są takimi lepakami śmierdzącymi. Ktoś jest? Nie ma. Watch your step round here. Dobra, spróbuję może jeszcze raz. What's going on out there? Ranrock is sure to appreciate the extra work we're doing. No kurwa, no i ci się patrzą tam, a ten się patrzy kurwa w moją stronę, bo czemu by nie? Jasne, że tak. Dobra, ile ich jest? Where are those plans gone? I had schematics in my hand a moment ago. Po co ci pasy do gierki? Never anything interesting around here. Watch your step round here. Dobra.
chyba. Where are those plans gone? I had schematics in my hand a moment ago. Ranrok is sure to appreciate the extra work we're doing. We're being watched by a door. Jesteś tego pewna? Matter of time till Ranrok sets things right. We won't get through as long as we can be seen by that eye. Lucas, to tell us. That was a little more than I'm used to. I'll Dobra, udało się. Nie wiem jak, ale się udało. Co jeszcze? I should use disillusionment. That eye won't see a thing. No, przecież ja rozumiem. Kurde, już otworzyłam jedne drzwi. Wiem jak to działa. Siąść do prawdziwej wyścigówki. Ta. Ciekawe. Ciekawa jestem, jak długo trzeba się przestawiać z takiego zwykłego jeżdżenia casualowego normalnymi samochodami na wyścigówkę. Oni idą? Nie, oni są chyba tam dalej. A schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. I will get to the bottom of what they've been building down here. Dobra, oni są tam. Sorry, że ja się tak skupiam. Ale kurde. No skupiam się, no co? To ci poradzę na to. A, oni są u góry. Jakie było pytanie? Nie wiem, a było jakieś? Pytanie, czy było pytanie? Zapiszę tu sobie. Bo jestem cipcia. Zapis niedostępny. O kurwa. Dobra. Może nie muszę ich w ogóle tam ruszać. Chyba nie muszę, nie? Może coś będzie fajnego? Jakaś kaska? Przestańcie robić dźwięki. A, no. A, bo to niezwiązane z gierką, ta. Jak dużo czasu właśnie musiałbyś wykorzystać, żeby być w stanie się... A bo tam jest przejście. O Jezu, ale gówniane. A tu jest przejście. Dobra, jednak nie gówniane, jednak jest git. Że jeździsz tak sobie casualowo samochodem, nie? I nagle musisz się właśnie przestawić na taką wyścigówkę. Ile czasu potrzebujesz na to, żeby po prostu poczuć tę tą prędkość, nie? They're building something rather large. But what? There must be more notes around here. What could they be building? Kurwa, dużo ich tutaj. Bardzo dużo ich tutaj. Nic nie widziałeś, nic nie widziałem. Eliksir wegenowy. No, może tak być. Ty, jak użyję spela.
ja mogę zapisać? Dajcie mi zapisać. No kurwa, nie mogę zapisać. Co jest? Czy mogę użyć cichej bombardy? Da się tak? Dobra, chuj. Nikt nic nie słyszał. To jest fabryka, to jest normalne, że tutaj takie dźwięki się wydają, nie? Wszyscy to rozumieją. Chyba. Skrzynia. O nie, gadaj, że ja tu tylko po skrzynię przyszłam. A właśnie tak jest. Oj, oj, oj. Nie podoba mi się to. No. Jak masz walizkę pieniędzy, to wszystko jesteś w stanie osiągnąć, wykupić.